Święty Serafin był rodem z Granaru, małej wioski we Włoszech w diecezji firmińskiej położonej. Przyszedł na świat roku pańskiego 1540. Ojciec jego, ubogi mularz imieniem Hieronim, a matka Teodora wielce pobożni, wychowywali go jak młodego Tobiasza, ucząc od dzieciństwa, aby się brzydził grzechem, a z całego serca miłował Boga i służył mu jak najwierniej. Gdy podrósł, oddany był na usługi pewnemu włościaninowi, który go przeznaczył do pasania owiec. Pobożny ten pastuszek dnie całe spędzał na modlitwie, nie spuszczając jednak z oczu powierzonej mu trzutki. Na korze u drzew wyżłabiał sobie już to krzyże, już imię Maryi i przed tak skromnymi ołtarzami przez długie godziny zatapiał się w bogomyślności. Do Matki Bożej miał szczególne nabożeństwo i za jej pośrednictwem wtedy już cudowne swoje łaski Pan Bóg nad nim okazywał, gdyż po dwakroć wezbraną rzekę Potencją, z podziwieniem na to patrzących, suchą nogą przebył. Po śmierci ojca, starszy brat, który mularkę po ojcu dalej prowadził, wziął go do domu. Był to człowiek bardzo gwałtowny, od którego nasz święty wiele wycierpiał. Przeciążał go robotą, a chociaż Felix, takie bowiem miał imię, nim wstąpił do zakonu, pracował nad siły, brat go ciągle łajał, a często bił bez miłosierdzia, co wszystko znosił on w milczeniu i z cierpliwością przedziwną. Zdarzyło się, że gdy razu pewnego był na robocie u pewnej pobożnej pani, słyszał ją głośno czytającą rozmyślania o strasznym sądzie Bożym, na którym każda dusza staje zaraz po śmierci. Wywarło to na nim takie wrażenie, że rzekł do osoby czytającej: gdy tak się rzeczy mają, trzeba iść na puszczę, aby zbawienie swoje zabezpieczyć. To w dzisiejszych czasach niełatwo, odrzekła mu ta pobożna pani, lecz jeśli chcesz odsunąć się od świata, to wstąp do zakonu kapucynów, który to świeżo założony, odznacza się wielką ścisłością w zachowaniu życia odosobnionego i pokutnego. Niezwłocznie też Felix udał się do miasta Tolentynu, gdzie był klasztor kapucynów, z prośbą, aby go do zakonu przyjęto. Zrazu robiono mu trudności z powodu, że był to prostaczek, który ani pisać, ani czytać nie umiał, lecz po usilnych prośbach przyjęty został na braciszka, do nowicjatu w klasztorze Wiesi odesłany, gdzie przywdział habit, przyjmując imię Serafina. Miał w ten czas lat 16. Od chwili wstąpienia do nowicjatu tak zajaśniał cnotami doskonałego zakonnika, że dla najstarszych był wzorem do naśladowania. Nie poprzestając na wielkich ostrościach przepisanych przez regułę, zadawał sobie jeszcze inne umartwienia, które magister jego musiał ciągle miarkować. W pokorze, która główną jest cechą synów świętego Franciszka, patriarchy tego zakonu, nikt mu z braci nie wyrównywał. Po wykonaniu ślubów uroczystych jeszcze gorliwiej na tej drodze postępował. Pragnął być przeznaczonym za towarzysza kapłanom wysyłanym na misję do niewiernych, wzdychając za koroną męczeńską, lecz Pan Bóg nie tą drogą miał go do nieba poprowadzić. Przełożeni przeznaczyli go na kwestarza klasztorów Ascoli, gdzie na tym obowiązku całe swoje zakonne życie spędził, a miasta tego, chociaż nie był kapłanem, stał się jakby apostołem. Tak zbawienny bowiem wpływ wywierał na wszystkich mieszkańców wysoką świątobliwością, z której powszechnie był znany, a której przydawał Pan Bóg blasku darem cudów, jakim zajaśniał. Prosty ten braciszek zakonny. W tak szczególnym był u wszystkich szacunku i takiej zażywał powagi, że każda rozmowa jego z osobami świeckimi zbawienniejsze nieraz wywierała na nich skutki niż najwymowniejsze kazanie. W mieście Ascoli, za czasów jego tam pobytu, prawdziwą plagą dla dusz była upowszechniona gra w karty, która najzamożniejszych przywodziła do straty majątków. W biedniejszych rozbudzała niepohamowaną chęć zysków, a dla wszystkich stawała się pobudką do kłótni, bitew, bluźnierstw i niesnasek domowych. Serafinowi Pan Bóg podał do serca, aby na tę zdrożność uderzał. Jako kwestarz klasztoru często bywał w mieście, wtedy zachodził do domów, gdzie się na gry zbierano. Z początku przypatrywał się temu w milczeniu, a potem zawiązywał z grającymi rozmowę, po której przychodziło zwykle do tego, że najzapamiętalsi gracze oddawali mu karty, które on rozdzierając mówił: nie gniewajcie się za to, co czynię, gdyż krzywdzę tym nie was, ale szatana, który przez wasze ręce tymi kartami wygrywa dusze wasze. Tak też go powszechnie z tej strony znano, że niekiedy gracze do kart zasiadłszy, gdy ujrzeli go nadchodzącego, zaniechawali gry, mówiąc: nie ma rady, porzućmy karty, gdyż oto brat Serafin idzie. Druga zdrożność, na którą ten pokorny braciszek równie gorliwie uderzał, był to niechrześcijański zwyczaj rozwieszania po ścianach obrazów skromność obrażających. Powstawał Serafin na te wszeteczeństwa z największym zapałem. Po wszystkich domach, gdzie tylko bywał, a w których go z największą czcią i uszanowaniem zawsze przyjmowano, jeśli coś podobnego widział, w najżywszych wyrazach przedstawiał wielkie stąd dla każdej duszy szkody i zapowiadał, że noga jego w tym domu nie postanie, jeśli tego rodzaju zgorszenia nie usuną. Niekiedy, gdy uważał to właściwym i najskuteczniejszym, sam własną ręką takie obrazy i sztychy niszczył i palił. A gdy je znajdował bogato przyozdobione, mawiał ze słusznym oburzeniem: czy godzi się chrześcijaninowi grzechy śmiertelne w ramy złote oprawiać? Mnóstwo też tego rodzaju obrzydliwości za jego wpływem usuniętych zostało z oczu ludzkich na zawsze.
Jak nieskromne obrazy obudzały w nim słuszne oburzenie, tak jeszcze bardziej nieskromne noszenie się niewiast zniecało w nim litość i nad tymi płochymi istotami, które się tego dopuszczały i nad duszami, dla których stawało się to powodem do grzechu. Powstawał więc i przeciw temu Serafin, że jak wszystko, tak i to czynił z wielką miłością i pokorą, wiele niewiast od podobnego rodzaju strojów na zawsze odwiódł. Zdarzyło się, że upominał o to pewną młodą kobietę, która mu szydersko odpowiedziała: jak się postarzeję, wtedy za tą radą pójdę, lecz póki młoda, trudno mi bez tego się obejść. Na to odpowiedział jej święty: ja zaś radzę ci teraz słuchać głosu Bożego, bo wkrótce nie będziesz już miała na to czasu. Co było proroctwem, gdyż lekkomyślna ta kobieta wkrótce potem, wiodąc życie bardzo naganne, nagle umarła, nie mając czasu pojednać się z Bogiem. Sam, jak to wspomnieliśmy, nie umiejący czytać, Duchem Świętym oświecony, żywo był przejęty tymi znowu niezrównanymi szkodami, jakie odnoszą dusze z czytania złych książek, a najbardziej powieści tak zwanych romansowych. Pojmował on doskonale, iż jest to środek, przez który szatan najwięcej dusz pozyskuje. I tej więc równie już za jego czasów upowszechniającej się, a podobno największej dla serc i umysłów chrześcijańskich pladze, wypowiedział on wojnę. Korzystając z całej swojej powagi, która z latami wzrastała i uczyniła go już jakby wyrocznią całego miasta, powstawał przeciw czytaniu złych książek z taką świętą gorliwością, wymową i trafnością, że je wyrywał z rąk tych nawet, którym zdawało się, że bez tego zabójczego dla dusz pokarmu żyć by już nie mogli. Także obdarzył go Pan Bóg darem jednania zagniewanych na siebie osób. I często się zdarzało, że gdy długa nienawiść trzymała w ciężkich grzechach powaśnionych między sobą, jedno wdanie się w to świętego Serafina wyrywało z tego nieszczęsnego stanu duszę i przywracało serdeczną i trwałą zgodę tam, gdzie przedtem panowała nienawiść zawzięta. Umiał podobnie trafiać do najzatwardzialszych grzeszników. W więzieniu w Ascoli trzymany był przywódca zabójców, słynny ze swoich okrucieństw, który śmiertelną chorobą złożony spowiadać się nie chciał. Gdy na próżno starali się nakłonić do tego go najgorliwsi kapłani, posłano do niego Serafina. Po jednej z nim rozmowie zbójca ten z największą skruchą wyspowiadał się i przyjął święte sakramenty. Dla ubogich okazywał największe miłosierdzie, na jakie tylko sam będąc ubogim zakonnikiem mógł się zdobywać. Podczas panującego w Ascoli i okolicach tego miasta głodu poprzestawał co dzień na suchym kawałku chleba, a resztę przeznaczonego dla siebie posiłku za pozwoleniem przełożonego ubogim rozdawał. Innym razem zdarzyło się, że gdy był w klasztorze odźwiernym, zauważał przełożony, że Serafin bardzo wiele jarzyny z ogrodu rozdaje biednym. Kiedy chciał mu tego zakazać, święty pokornie mu powiedział: dozwólcie, ojcze, na takowe wsparcie biednych, a Pan Bóg wynagrodzi nam to większą urodzajnością ogrodu. Jakoż dnia każdego, w którym Serafin wycinał jarzynę z wieczora dla rozdania ubogim, nazajutrz rano znajdowano ją jeszcze bujniej odrośniętą. Nastał wkrótce potem inny gwardian, to jest przełożony, który wyznaczył Serafinowi małą kwaterę w ogrodzie, aby z niej tylko zbieranymi jarzynami wspierał ubogich. Chociaż sługa Boży niewielkie miał około niej staranie, okazało się w końcu, że więcej z niej doczekał się warzywa i owoców, niż to, co z całego wielkiego ogrodu pracowicie uprawianego zbierał. Cnoty takie raczył Pan Bóg wynagradzać w nim i uświetnić darem czynienia cudów. Niezliczoną liczbę ciężko chorych samym znakiem krzyża uzdrawiał. Przepowiedział także wiele przyszłych wypadków. Posiadał dary rozpoznawania najskrytszych tajników serc ludzkich, co mu szczególnie ułatwiało wpływ na największych grzeszników, gdy ich nieraz upominał o grzechy, o których według ich przekonania prócz Boga ich samych nikt nie wiedzieć nie mógł. A na modlitwie szczególnie odbierał łaski, między innymi i te, że Przenajświętsza Maria Panna w objawieniach raczyła z nim rozmawiać. Razu pewnego, kiedy doznał od ludzi wielkiej przykrości i zniewagi, modląc się przed Przenajświętszym Sakramentem, usłyszał głos z puszki wychodzący, który zalecał mu największą cierpliwość, łagodność i pokorę. W tych też cnotach tak był nie tylko wyćwiczony, lecz utrwalony, że pomimo tego, iż jako prosty braciszek zakonny często na wielkie nie tylko upokorzenia, ale i obelgi bywał wystawiony, nigdy w nim najmniejszego obruszenia się albo zmieszania nie dopatrzono. Zapytany razu pewnego od jednego ze swoich znajomych, podziwiającego w nim niezachwianą łagodność, jakim sposobem takowym dostąpił, odpowiedział: ciężko przez lat 30 pracować musiałem na pokonanie w sobie pychy i porywczości, aż na koniec dał mi Pan Bóg tę łaskę, że na największe upokorzenia najmniejszego oburzenia nie czuję. 40 lat już z górą upływało, jak święty Serafin służył Panu Bogu w zakonie, kiedy lekko zapadłszy na zdrowie prosił, aby mu ostatnie sakramenta udzielono. Gdy przełożony, opierając się na zdaniu lekarza, odpowiedział, że nic nagłego nie ma, Serafin, nie nalegając więcej, gdy gwardian odszedł, powiedział do braci: będziecie musieli potem z wielką skwapliwością udzielić mi sakramenta święte. Co się też sprawdziło, gdyż nazajutrz wśród gorącej modlitwy, na której już trwał,
Ciągle odkąd zachorował, zapadł nagle w konanie i gdy zaledwie mu z pośpiechem udzielono ostatnie olejem świętym namaszczenie, oddał Bogu ducha 12 października roku pańskiego 1604. W poczet świętych wpisany został przez papieża Klemensa XIII.